Na początek chciałbym zapytać, jak z waszego punktu widzenia ludzi młodych, przedsiębiorczych, jakbyście zdefiniowali coś takiego jak przedsiębiorczość, jakbyście zdefiniowali coś takiego jak innowacyjność, takie modne teraz słowa, kreatywność, innowacyjność. Czy jesteście innowacyjni? Z siłą rzeczy, z takim produktem absolutnie musimy być innowacyjni, bo on wyprzedza trochę swoje czasy, więc może innowacyjność jest to takie myślenie do przodu, tak bym to określił w dużym skrócie. I nie zawsze oglądanie się na to, co jest aktualnie dostępne na rynku, tylko wybieganie troszeczkę do przodu i poszukiwanie nowych technologii, sklecanie ich w jedno i spróbowanie tworzenia czegoś nowego i otwieranie nowych horyzontów, absolutnie. Nie korzystanie z tego, co jest dostępne, bo to nie jest innowacyjne. Tak przynajmniej było w przypadku naszego produktu, który gdzieś tam wyprzedzał o parę miesięcy rynek. Przedsiębiorczość? Ja bym powiedział nie. Prosto. Duże zaangażowanie, duży upór. Tak, determinacja i upór. To powiedzcie, jak było w waszym przypadku. Czy to, tak jakbyście się mieli szczerze przyznać, czy to był trochę przypadek, że mieliście taki pomysł, czy to jest tak, jak mówią zawsze i artyści, i wielcy odkrywcy, mówią zawsze, to szczęście tylko 5%, reszta to jest ciężka praca. Mieliśmy nieraz nocne debaty z Michałem o tym, ile, czy szczęście jest ostateczną determinantą, czy nie. W naszym przypadku, no w końcu nie dogadaliśmy się, bo będzie musiała być dogrywka. Michał twierdzi, że to jest duża część, ja upieram się, że to jest tylko szczypta na tą masę determinacji i ciężkiej pracy. Czyli szczęście to jest tylko malutka część tego, co trzeba zrobić, zapracować. Tak, z mojej perspektywy tak, ale Michał, widząc, ile rzeczy udaje się osiągnąć z automatu i nad którymi nie trzeba było czasami się bardzo pomęczyć, może... Może Michał jest zdolniejszy po prostu. Nie, raczej chodzi o to, że choćby się nie wiadomo jak dużo pracował, to jak zabraknie tego butu szczęścia, tak. To niestety cała praca dokładnie potrafi iść na marne. Jesteście panowie młodymi profesjonalami. Natomiast na rynku już od 10 lat. Jak z perspektywy tych 10 lat, mnie to na przykład interesuje, oceniacie sytuację w polskiej przedsiębiorczości, ale tej takiej, że tak powiem, prawno-gospodarczej. Znaczy jak młodemu człowiekowi, który ma pomysł, tak jak wy swego czasu mieliście pomysł, jak w naszym kraju łatwo, jak ciężko jest założyć własny biznes, prowadzić go, jak go rozwijać, jak dojść do takiego stanu, w którym wy jesteście? Znaczy, w którym momencie trzeba poszukać finansowania, czy trzeba szukać, czy trzeba jechać za granicę, żeby je zdobyć? Jak to wygląda? Okej. No jakby tu szczęście, że to faktycznie 10 lat minęło, bo mamy niby nieduży okres czasu, ale przy tym tempie rozwoju gospodarki i w ogóle tempie, w jakim kręci się świat, to jest wystarczająco dużo, żeby faktycznie mieć jakiś obrazek. I tutaj wystarczy wspomnieć sobie czasy, gdzie w pierwszej firmie z Michałem próbowaliśmy uruchomić sklep internetowy. Dzisiaj dwa kliknięcia, tak? Już no nawet tak. Firmy się tak reklamują. Złotówka i dwa kliknięcia. Kiedyś? Brak stałego łącza? To jako początek chciałbym się tym przykładem tego serwera i tego sklepu internetowego chciałem się cofnąć o te 10 lat, żeby pokazać, jaka jest przepaść pomiędzy tymi czasami. A dalej idąc, jeśli chodzi o jakby otoczenie i to środowisko do prowadzenia biznesu, wydaje mi się, że jest łatwiej. No zdecydowanie łatwiej niż na pewno 10 lat temu. Co prawda konkurencja i podaż jest znacznie większa i to jest jakaś przeszkoda, bo kiedyś, owszem, trzeba było się kilka tygodni namęczyć, żeby ten sklep internetowy odpalić, ale było się jednym z kilkuset, albo jednym nawet z kilku tysięcy, a teraz, jeśli coś jest prostsze, jeśli dostęp do tego jest prostszy, to podaż sklepów internetowych i podaż produktów jest też znacznie większa i trudniej się przez to wszystko przebić. Także jeśli... No i konkuruje się już nie tylko na rynku polskim, tylko tak naprawdę dzięki internetowi światowym, tak? Tak jest. Także ja cały czas będę się odwoływał do tej technologii, bo tak samo jest chociażby z wydrukami 3D, które pojawiły się kilka lat temu. Kiedyś były czymś tajemniczym, nawet niedostępnym, trzeba było wiedzieć, co to jest, tak? A teraz mamy wykłady o tym, czym jest wydruk 3D i każdy, tak naprawdę znając kogokolwiek, kto potrafi zrobić model 3D, może sobie zacząć projektować jakiś produkt. Także automatycznie, zaraz za tą technologią idzie też wzrost podaży, a za czym idzie też większa konkurencja. Także to jest z jednej strony wielka zaleta, dostępność do tych wszystkich technologii, ale też spora wada pod względem konkurencyjności. A jeśli chodzi o formalności, bo pytaliście o temat założenia firmy i w ogóle prowadzenia tego. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli ktoś nie daje rady
ta parodia jednego okienka. To nie jest jakby rozwiązanie na cały problem. Jeśli ktoś nie ma wystarczająco dużo determinacji, umiejętności i chociażby, no już nawet nie wiedzy, ale determinacji, żeby założyć sobie tą firmę w trzech albo nawet w pięciu okienkach, no to niech on się za biznes nie bierze, bo będzie miał potem 50 razy więcej problemów i 100 razy trudniejsze zadanie niż to głupie założenie firmy. Także jedno okienko niepotrzebnie, moim zdaniem. Powinno zostać sobie te trzy. Jeśli ktoś da radę zrobić te trzy, to okej, niech się bierze za prowadzenie biznesu. Czyli pierwsza taka próba sił. Tak, z materią. Próba sił, dokładnie. Jak oceniacie wizerunek Polski za granicą? Tak? Czy potrzebujecie mocniejszego wizerunku Polski? Czy program Ministerstwa Gospodarki jest w ogóle potrzebny dla polskich przedsiębiorców? Na tą chwilę jest potrzebny, ale jeszcze nie jest tym, co potrzeba, a oni też muszą się uczyć też trochę na swoich błędach. Zobaczą, mam nadzieję, jak most Krzemowy jakiś ostatnio, który powstał, jakie on efekty przyniesie i mam nadzieję, że też będą się uczyli na swoich błędach. Też nie może od nich wymagać na wstępie zbyt wiele, bo oni nie mają absolutnie doświadczenia z tym, co się dzieje w Dolinie Krzemowej, więc dobrze, że coś robią. To już jest coś. Gdyby nie robili nic, to by było źle, bo znowu odwlekałoby się w latach ten moment, w którym oni załapią, tak naprawdę na czym ten networking polega. Jakby a jak mówi pan oni, to kogo pan na myśli? No, nie przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki chociażby. Aha. To jest coś, z czym mieliśmy dość dużo do czynienia w ostatnim czasie i wiem, co oni byli w stanie nam zaoferować, a za co w ogóle absolutnie nie było warto się brać. Udało mi się te programy okiełznać do takiego stopnia, że na przykład braliśmy dotacje na bilety lotnicze i na hotele, ale cała reszta nas już absolutnie nie interesowała, bo wiedziałem, że albo stoisko będzie za przeproszeniem obciachowe, tak, albo lista firm, z którymi mamy się spotkać na miejscu już jest czymś, co zrobiliśmy rok wcześniej, albo w ogóle nie nadaje się dla naszej branży, więc to też, brzydko mówiąc, olewaliśmy. Także wyłuskaliśmy te kilkadziesiąt procent z tego programu i mówiliśmy do widzenia, bo absolutnie nie było sensu się pakować w to więcej. Bo robić sobie wycieczkę po Korei Południowej, po pięciu firmach, które cztery w ogóle nie są z naszej branży, no nie ma na to czasu. Mogę sobie jeździć z panem w jednym autobusie czy w samolocie, ale nic absolutnie w firmie z tego nie przyjdzie. Zamiast tłumaczyć, zajmować się, współpracować, tak to zrozumiałem, na przykład z Ministerstwem Gospodarki, bierzemy bilety i wolimy robić swoje. Też częściowo dzięki im, absolutnie, no bo te programy powstają po to, żebyśmy z nich korzystali. Tak. Największym błędem byłoby powiedzenie nie, w ogóle nie chcemy waszej pomocy, bo oni wtedy okej, no ale oni nie chcą naszej pomocy, robimy programy, a wy nie chcecie od nas tego brać. Także chociaż w jakiejś mierze trzeba z tych programów korzystać. Ministerstwo Gospodarki na przykład przygotowuje programy dla takich firm jak wy, a czy przygotowując te programy, ministerstwo korzysta, jakby pyta was o wasze potrzeby? To był ten moment mniej więcej rok temu, gdy próbowałem wpłynąć na firmę, która jest podwykonawcą w Ministerstwie Gospodarki, firmę M-Promotions, a propos listy targów, która jest dotowana w naszej branży. Udało się. Kilka imprez doszło, kilka imprez absolutnie odeszło. Do Rio de Janeiro na, jak to się nazywało, Future.com. To by tam jechał. Do Rio de Janeiro, no błagam, no, absolutnie bez sensu. Tak. Wskazaliśmy kilka imprez, mało tego, zaprosiliśmy Ministerstwo Gospodarki na swoje stanowisko w Stanach Zjednoczonych na E3, na największej imprezie w branży gamingowej w Stanach. No i to tak zadziałało trochę w drugą stronę. I wtedy, na miejscu, no to jest faktycznie duża impreza, może warto by było się tym zainteresować. Zadziałało to w drugą stronę i na szczęście zostawiło jakieś efekty na przyszłość, bo teraz E3 jest na liście tych targów dotowanych i już chociaż ci kolejni przedsiębiorcy mogą dostać dotacje na bilet czy na hotel. To już jest coś. No. Znacie takie programy w innych krajach, gdzie ministerstwo na przykład, czy instytucja rządowa odpowiedzialna za rozwój danej branży spotyka się z przedstawicielami tej branży i... Absolutnie. Tu przykładem może być Austria. Mamy kilku partnerów w Austrii i wiem, że tam to działa jak w szwajcarskim zegarku, naprawdę. Z zazdrością słucham tych opowieści, jak oni jeżdżą na networking za granicę. Z zazdrością oglądam ich stanowisko, na którym rok w rok są nowe firmy, ale cały czas te same z poprzednich lat, czyli ten core plus nowe innowacyjne firmy wystawiają się na jednym austriackim stanowisku, które wygląda dobrze. A wystarczy się sięgnąć niespełna rok i przypomnieć sobie, jak wyglądało nasze stanowisko na CES-ie w Stanach. No, stół, obrus i dwóch panów z tabletami, tak czytających sobie maile. Tam niczym nie było się pochwalić, bo to działa też w dwie strony, taki błędne koło. CD Projekt się tam nie wystawił, bo wie, że będzie obciachowe stanowisko.
Tak. Mogli się wystawić. A oni wyglądają obciachowo, bo nie ma tam CD Projektu, czy takich projektów jak nasze? Takie firmy jak CD Projekt, takie firmy jak wasza firma. Czy one są rozpoznawane i to rozpoznawane w tym kontekście, to jest firma z Polski? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Nie jest jeszcze aż tak super, żeby... No. Ja bym powiedział, że kiedyś to tak człowiek trochę ze wstydem podchodzi tak. Do tego, żeby się przyznać, że jest z Polski i raczej już jest z Europy, Europy Środkowej. Gdzieś można to powiedzieć, może jeszcze nie z dumą, ale śmiało powiedzieć, że z Polski i nikt nie ma z tym najmniejszego... W waszej branży. Można zacząć tak mówić. Bo tu jesteście w ogóle... Ta branża jest mocna już. Programiści, mocarna. Dobrze, tak. Mhm. Wygrywamy konkursy na całym świecie różnego rodzaju. Kilka firm, które odniosło międzynarodowy sukces. W tej branży już jest całkiem fajnie, ale jeszcze nie rewelacyjnie. No.